Z tej strony Kamil, wtorek, 18, kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy! Jako że 2020 dobiega końca, jako że jesteśmy o krok już przed nowym rokiem, to chciałbym w dzisiejszym odcinku krótko skupić się na tych trendach. Przede wszystkim na tych trendach, które w 2020 roku dały najwięcej zarobić i na tych trendach, na tych kolejnych trendach, które według mnie mogą w 2021 roku zyskać jeszcze mocniej na znaczeniu. Historia na tym rynku kryptowalut nam pokazała, że tam, gdzie nowe trendy, tam największe okazje inwestycyjne. I o tym właśnie dzisiaj w specjalnej bluzie, dzięki Michał za super, super prezent, rozpoczynamy teraz go! Zanim zaczniemy, dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza, grupa telegramowa, na której znajdziecie ogłoszenia, analiz, na których jestem po prostu pomiędzy piątkiem, wtorkiem, tam mnie znajdziecie i wrzucam przeróżne swoje przemyślenia z rynku kryptowalut. Druga sprawa, e-book, którego możecie ściągnąć ze strony internetowej. E-book za darmo ściągacie, automatycznie zapisujecie na newsletter, który zawsze w niedzielę o 18 trafia na Wasze skrzynki, czyli wtorek 18, piątek 18, niedziela 18. To jest godzina i to jest czas, w którym warto wyczekiwać i warto obserwować nowego kontentu, który pojawia się na Waszych skrzynkach, czy właśnie na YouTubie. Więc nie przedłużając, rozpoczynamy teraz go! 2020 dobiega końca. Był to rok przede wszystkim, który można określić jednym słowem, jedną frazą, czyli DeFi. Decentralized Finance. DeFi to zdecydowanie trend, który dał najwięcej zarobić. Pojawiły się projekty, które wzrastały bardzo, bardzo szybko. Pojawiły się projekty, które nie dość, że oprócz tego, że wzrastały, to faktycznie miały w tym wszystkim taki ekonomiczny sens. Ja bardzo dużo mówię o tym, mówiłem o tym w odcinkach, że często inwestując w tokeny, inwestujemy w bezwartościowe aktywo. DeFi pokazało, że można stworzyć token, można stworzyć projekt z tokenem, który ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów. Czyli nie inwestujemy w kolejne badziewne tokeny, tylko inwestujemy w token, który zyskuje wraz z użytecznością. I to właśnie weszło na ten rynek w 2020 roku i to był ten duży trend. I zobaczyliśmy takie projekty jak Torchain, który wzrósł ponad 100 razy. Zobaczyliśmy takie projekty jak Gear Finance, które można było łapać po kilkadziesiąt dolarów na Uniswapie, a szczyt Gear Finance w okolicach 40 tysięcy dolarów. To wszystko pokazuje, że jeżeli dobrze się wbijamy w dany trend, jeżeli zrobimy dobry research, to wszystko zostaje z tyłu, a te projekty, które są właśnie w tym trendzie, bardzo mocno wzrastają. Rozmawiam z niektórymi osobami i te osoby nadal czekają na taki alt season z prawdziwego zdarzenia. Ja słyszę tylko alt season z prawdziwego zdarzenia, a tak naprawdę ten rynek dał niesamowicie zarobić w 2020 roku, tylko rynek dał zarabiać w różnych trendach i ja coraz bardziej przekonuję się jednak do tego, że nie zobaczymy takiego alt sezonu, w którym wszystko rośnie, w którym po prostu każdy projekt ze 100 rośnie, bo ma dostęp do płynności. Ja raczej jestem tego zdania, że alt sezon będzie i będą ogromne możliwości do inwestycji, ale będzie to takie dosyć wybiórczo i można powiedzieć, że trendami. Więc dzisiaj chciałbym się z Wami skupić na tym, co może być tymi kolejnymi trendami w nowym roku. Pierwsze moje przemyślenie to CeFi, czyli jakby firmy, które wykorzystują zdecentralizowaną ekonomię, czyli ten świat zdecentralizowanych finansów, ale są scentralizowane i świadczą usługi dla klientów. I takim projektem, który po prostu rósł, można powiedzieć, że rósł w nieświadomości większości osób, a dał zrobić ponad chyba 50 czy 60 razy, jest na pewno Celsius Network, który jest właśnie takim CeFi-em, czyli wykorzystuje DeFi do tego, aby świadczyć klientom usługi dobrego procentu na swoich depozytach. I uważam, że w 2021 roku zobaczymy właśnie kilka takich projektów, które nie będą bezpośrednio DeFi-em, ale będą CeFi-em, czyli wykorzystają te możliwości DeFi, ale będą świadczyły usługi dla klientów zabezpieczone różnymi ubezpieczenia będą tych depozytów, będzie to scentralizowane, ale świadczenie tych, cała ta magia będzie się działo w decentralizowanych finansach. To uważam, że
To jest trend, na który na pewno warto zwrócić uwagę, bo CeFi'e przekonują w łatwiejszy sposób kapitał. Nawet kapitał, który nie ma żadnej świadomości o rynku krypto, czyli wchodzimy w taki prawdziwy mainstream. To jest mój kierunek, w którym będę się przyglądał temu rynku na pewno w 2021 roku. Kolejna rzecz, czyli to jest rzecz, o której mówię bardzo, bardzo dużo, czyli cross-chain. Wraz z rozwojem ekosystemu Polkadot, wraz z rozwojem ekosystemu Cosmos, który coraz lepiej działa, jeżeli chodzi o powiązanie różnych protokołów, komunikację między nimi i wymianę, według mnie wejdziemy w trend cross-chainowy, czyli trend, który pozwoli na to, żeby różne aplikacje ze sobą łatwiej się komunikowały na różnych blockchainach. I właśnie w cross-chainie upatruję kolejne duże możliwości, jeżeli chodzi o jakieś ciekawe inwestycje w ciekawe projekty. I na pewno takim liderem, który pokazał, że ten cross-chain, warto inwestować w cross-chain, jest właśnie Torchain, który nie dość, że wzrósł tak mocno, to pomimo tego wzrostu nie dochodzi tam do jakiegoś mocnego spadku, ponieważ token jest tak dobrze zaprojektowany, że wraz z rosnącą użytecznością trzyma swoją wartość. I uważam, że właśnie cross-chainy, czyli rozwiązania infrastruktury cross-chainowe sprawią w 2021 roku, że będziemy w stanie na tych projektach właśnie sporo gdzieś tam wykręcić, sporo zarobić i na pewno moja uwaga skupi się na cross-chainie, bo uważam, że jeszcze jest bardzo, bardzo dużo miejsca do tego, żeby ten rynek wypełnić kolejnym rozwiązaniem, które rozwiąże właśnie problemy aktualnego inwestora rynku kryptowalut. DeFi i ekosystem Year Finance. 2020 rok pokazał nam, że cokolwiek pojawia się w ekosystemie Year Finance, to jest warte zainteresowania pod względem inwestycyjnym. I ja uważam, że André, czyli lider, czyli CEO Year Finance, będzie nas zaskakiwał w 2021 roku swoją innowacyjnością, swoim podejściem do rynku DeFi, stworzeniem nowych, ciekawych eksperymentów finansowych. Czyli Year Finance dla mnie jest takim ekosystemem, na który na pewno będę zwracał uwagę i będę patrzył na to, co powstaje w oparciu właśnie o ten ekosystem. Year Finance powstał z takich naprawdę ciekawych zależności. Nie na zasadzie chciwości, chociaż mówię to, jak to wygląda, jak jest prawdziwa, jaka jest motywacja tych ludzi, to nigdy nie wiem, ale nie na zasadzie chciwości, ale na zasadzie stworzenia fajnych, naprawdę ciekawych projektów i ciekawych rozwiązań DeFi-owych. Ja uważam, że właśnie Year Finance będzie takim boostem dla Ethereum, będzie takim boostem do kolejnych niesamowicie interesujących rozwiązań DeFi-owych, czyli mój kierunek Year Finance, mój kierunek André, mój kierunek wszystko to, co będzie się tam tworzyło i z perspektywy czasu będę oceniał, czy to coś ma znaczenie, czy to coś jest ważne i czy to coś warto gdzieś tam ryzykować swoje pieniądze. No i taki banał można już powiedzieć, bo każdy o tym mówi, ale uważam, że warto to podkreślić. Polkadot ekosystem, czyli to, co będzie powstawało w oparciu o Polkadot. Tu nie chodzi o to, że Polkadot jest jakimś świetnym protokołem, który rozwiązuje mnóstwo problemów. Chodzi tylko i wyłącznie o jedno. Zauważyłem, że projekty pojawiające się w oparciu o Polkadot mają bardzo, bardzo podobną charakterystykę, jako na początku pojawiają się różne protokoły w oparciu o Ethereum. Jeżeli coś kiedyś pojawiało się w oparciu o Ethereum, to była taka inwestycja, no warto zainwestować, bo to prawdopodobnie wzrośnie, bo to jest coś pierwszego, coś nowego, coś ciekawego i coś, czego ten rynek do tej pory nie doświadczył. Więc dlatego uważam, że Polkadot i ta cała narracja, która się buduje wokół Polkadot, będzie bardzo dobrym miejscem do obserwacji kolejnych dużych zwrotów z inwestycji, ponieważ rynek uważa, że tak będzie. Rynek uważa, że tak będzie. Deweloperzy podłączają się pod trend Polkadot, budują coraz więcej, dlatego że jest łatwiej, dlatego że budując coś w oparciu o Polkadot, od razu macie wsparcie społeczności, która twierdzi: o, zbudowałeś w oparciu o Polkadot, więc to jest coś wartościowego, coś, czemu warto się właśnie tutaj przyjrzeć i może zainwestować. Więc łatwość w budowaniu hype'u w oparciu o projekty Polkadot sprawi, że właśnie w tym ekosystemie zobaczymy najciekawsze zwroty z inwestycji. To tyle w tym odcinku. Kilka takich moich szybkich przemyśleń odnośnie tego, gdzie warto i w jaki sposób warto patrzeć na ten rynek w 2021 roku. I to, że cały rynek altcoinów
nie wiem, będzie stał w miejscu, to nie znaczy, że nie będzie okazji. I właśnie tymi okazjami przeważnie są te trendy. To jest kilka tylko moich przemyśleń. Mam wypisane więcej tych trendów, które mogą się okazać wartościowe. Myślę, że z Wami się nimi podzielę z perspektywy gdzieś tam następnych odcinków. A teraz już kończę i zapraszam Was na kolejny odcinek już w piątek, który będzie dosyć wyjątkowy. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego 2021 może być największym rokiem dla rynku kryptowalut, najważniejszym rokiem dla rynku kryptowalut, więc warto na pewno być. Piątek 18, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!